co Buddha zrobił? Więcej kontentu upchnąć w filmie się już nie dało. Zwycięzcy 7 aut pytanie, śmigłowce, Dubaje itp. A pokazał coś, co kupił w Stanach, czy nie? Nie? Okej. Okay. To wam nie powiem. Może jeszcze nie przyszło. Przerwa była niezbędna, bo nie wiem, czy wiecie, ale podczas trwania 7 aut wrzuciliśmy dla was łącznie 8 godzin i 35 minut, Mate. Ja powiem tak, nie? Podejrzewam, że większość osób, które by zarobiły tyle, co on zarobił na loterii, już by żadnego filmu nie wrzuciły, bo w sumie i po chuj. Wiesz, o co chodzi? Bo on co sobie zarobi z tego filmu? 10 koła? Wiesz, 10 koła czy tam 15 koła to może być dużo dla ciebie, biedaku. Wiesz, o co chodzi, nie? No, tam są miliony monet, dziesiątki milionów monet. Ale chyba to lubi robić, nie? Skoro sobie tutaj przerolował, że tak powiem, ten hajs na jeszcze nowe rzeczy. Veyron jest w Kato? Nie tylko to, stary. Pewnie się dowiecie za niedługo. Wszyscy byli tak zajechani, że zwyczajnie musieliśmy dychnąć. Czasem trzeba też załatwić trochę tych prywatnych spraw. Ale już jesteśmy i wracamy. Filmów nie planujemy na co tydzień, ale za to jak już będą, to... Ja lubię Buddę pod jednym względem, nie? On ma 5 bluz tylko, w których chodzi. Jest ta OnlyFans z VTMO, 2 Supreme, jeszcze jakieś 2 inne. I chuj, wyjebane, nie? A taki dubiel to ma z 40 bluz z Balenciagi. Ale nie ma Veyrona. Nie ma kurwa śmigłowca. To raczej możecie się spodziewać czegoś takiego jak tu. Czyli no raczej z pierdolnięciem i tak... Może to określę bez zbędnego macania się. Także niech będzie tyle tytułem wstępu, bo chcę zacząć od fajnego sposobu, aby opowiedzieć wam kilka tematów, jeden po drugim. Zaczynamy. Co robiliśmy przez ostatnie tygodnie? No możemy się umówić, nie leżeliśmy, a nudy nie było. Potrzebna mi przestrzeń, rodzę nowy plan. 14 stycznia kończy się ta niesamowita transmisja i określenie tego słowem niesamowita to w sumie za mało. Blisko 700 tysięcy oglądających w piku, parędziesiąt osób na planie w studio. Oj, tu na garażowej robili czy nie? Nowa maszyna losująca. Materiały przygotowane specjalnie z okazji finału. Gigantyczne emocje, które dla wielu z was były największą wartością dodaną posiadanych losów. Padają kody zwycięstw. W sumie się zacząłem zastanawiać, jak on... Tymi samochodami tam wjechał do środka, ale tam też jest garaż się otwiera. Są te wzruszające. Pojebane, jak tutaj ktoś był w tym, w dłoni. Tu wpadają kody. Wiesz, tutaj ktoś był w dłoni, a on ci k***a wysypał ten los. Kody zwycięzców, są telefony. No nie, bo to już nie wiadomo, czy ten pójdzie, czy ten. Są te wzruszające dość, no i też takie pełne szoku. Pan ogląda live'a, czy nie? Właśnie przed chwilą wyłączyłem, bo usypiam dziecko. Dobra, a panie Karolu, chciałby pan do żłobka takie dziecko wwozić na przykład RS6? Jak najbardziej, ale nie wierzę jakoś w to. Jeden kuchacz, to jest mój kot, tak. To jest twój kot, kurwa, wygrałeś Audi RS6, mordo! Jezu, ale naprawdę to się dzieje, nie, ja nie wierzę w to. No, ale to i są te skarbne, ale to lubię. To jest Audi RS6. A to jest montażysta Daniel. Montażysta Daniel, który przez ostatnie miesiące zapomniał, jak wygląda jego żona oraz w jakim wieku są jego dzieci. Przepracował kilka miesięcy... To on ma 15 lat. Jaka żona, jakie dzieci? To nielegalne jest. Po 17-18 godzin na dobę. No i jak już pewnie się domyślacie, teraz będzie tworzył on symbiozę wraz z tym właśnie RS6. Tak jest. Dobrze słyszysz, drogi widzu, właśnie wynagradzamy montażystę RS6. Ale tak o, nie może być. Nie może być tak, wiesz, bez delikatnego zrobienia w ch**a, no po prostu nie może. Poznajcie również Skodę Octavię. Tylko Skoda. Zabójczy biały lakier, z wyposażenia dodatkowego mamy tutaj wentylki do kół, klamki w drzwiach oraz kierunkowskazy. RS-a chowamy piętro niżej. Pod płachtę, natomiast pakujemy naszego statystę, prowokanta. Grażyna w tym czasie odbiera Daniela z chaty pod pretekstem jakiejś tam drobnej niespodzianki. Nagrywam. Będziesz tak się stresuje, nie wiem co on wymyślił. On jest tak bardzo nieobliczalny, że nie mam pojęcia, czego mogę się spodziewać. No i przed wjazdem na parking czeka Przemek, bo wieje wiatr i trzeba wpiąć mikrofon. Nie przeciągamy, zaczynamy. Ale jaja. Co ty kombinujesz? Witam bardzo serdecznie, nic nie kombinuję, ale fajnie byłoby, jakby sobie mikrofon założył, więc proszę cię bardzo. Nic nie kombinuję, ale załóż mikrofon. Szybni. Jest? Jest! Zapięte! Wjeżdża! Co wy dajecie? On jeszcze nie wie, że pod płachtą jest chłopie Skoda.
Halo. Chodź, chodź. Chyba dużo ludzi by się z tej Skody ucieszyło, nie? Bo pewnie ta Skoda ze stówkę kosztuje. Chodźcie wszyscy. Powiem ci tak, nie stresowałem się przed porodem, nie stresowałem się przed maturą, nie stresowałem się przed weselem, a tu mam takiego stresa, że aż mi się ręce trzęsą. Wziąłeś ze sobą dzieci i małżonkę. Wziąłem. Słuchaj, chodźcie oglądać, natomiast chodź, ja ci coś powiem, Danielku. Chodź, stań sobie tutaj, żeby była taka chwila. Możemy przejść tylko na tą kamerkę. Setki godzin twojej pracy, żeby materiały zawsze były w sobotę o 14. Koczowałeś przed tym komputerem. Mało tego wszystkiego, pamiętam jak dziś, kiedy był twój ślub i ty pojechałeś na ten ślub po tym, jak skończyłeś montować. No. A Jasiu tak montował filmy, że mi kanał zbanowali. Różnica. Film o godzinie 11:00 i chcielibyśmy ci, Danielku, my wspólnie, wszyscy tutaj, którzy tworzymy ten kanał oraz wszyscy widzowie, którzy przyczynili się do finansowania takich rzeczy, bo ty jeździsz Skodą na co dzień, żebyś miał upgrade. I zdejmij sobie teraz płachtę, Danielku. No zdejmuj, ciągnij tą płachtę. Ja ściągnę razem z tobą, popatrz. To jest oktawka? Nie wiem. Oktawka w kombiku. A ty jaką masz teraz? W sedanie. W sedanie masz? No. No to w kombiku to ale chyba lepiej. Ale Danielku, sytuacja jest taka, że ja w ręce trzymam od czego innego. Jak to może być? Może to Audi RS6? Może ta Skoda to była przykrywka? Co ty pierdolisz? O kurwa! Jezu, wy jesteście niemożliwi! Ale nie płacz, Darka, no co ty? Maksio, nowa fura dla taty. Idź, zobacz. Co tu się stało właśnie? Panie, tak dojebane, że to jest... Fajnie. Teraz szukam, mój jebany dream car, jeszcze cała czarna. Tak szczerze, jak mi się RS6 nie podoba, to jak jest czarna, to jakoś lepsza się wydaje. Ja mam takie spostrzeżenie, nie wiem, czy wy też je podzielacie, ale wszystko, co jest czarne, jest najlepsze, oprócz ludzi. Bo ludzie wszyscy są tak samo ważni. Idealnie, robiłeś Q&A dla swoich widzów, jaką byś chciał furę mieć na daily i powiedziałeś Audi A6. A ja już wtedy miałem dla ciebie kupione RS6. Ono już było u nas wtedy. A ja ci powiem, jak to jest, że A6 to jest mój dream car, bo wiedziałem, że na RS6 no raczej daleko mi to trochę, no bardzo, bardzo daleko. No to słuchaj. No, ale... no, go wpierdolił w ubezpieczenie za 20 kloka, teraz budda kurwa, musisz robić dobry payday. RS6 to zawsze był mój dream car, no. Audi RS6 jest twoje, mordo. Za setki, a właściwie tysiące godzin pracy stary przy tych materiałach. Co? Które ludzie dostają. Co tu się stało? Wsiadaj do środka, nie. Bierz Darkę młodego, bierz. Jedźcie. Chłopiec w szoku. Dobra. Boże, ty oszukasz. Nie mogę. Już zaprzyjemy się. To on oszalał, to on siedzi tyle przed komputerem. No mówiłem, że Kamil jest nieobliczalny, prawda, ale zawsze to miałem myśl taką pod tym kątem, że dostawałem tyle materiału, że to było nieobliczalne, ile czasu będę siedział przy nim. Ale teraz w tą drugą stronę to jest nieobliczalne. To ma wydech zrobiony? Nie, to jest seria. To tak gada na serii? Bo 4 litry V8. 4 litry. A co jak zobaczyłeś Skodę? Ucieszyłem się, bo stary chciałem zrobić upgrade oktawi na kombika, przysięgam. No to masz upgrade na kombika. Słuchaj stary, drugi komplet kluczyków, pozwól, że sięgnę do mojej kiermany. Mówię absolutnie poważnie, tu jest drugi komplet. Na pierwszym samochód tutaj przyjechał. No i jesteś właścicielem Audi R6, mordo, w tej chwili. I to jeszcze dorwaliśmy, chłopie, taką igiełkę. Ona ma 50 tysięcy przebiegu, to jest praktycznie świeżo dotarty samochód na ten motor i podzespoły, które tutaj są. Jeżeli, ja muszę wyjść i przytulić do nich wszystkimi, bo to jest tak, ten YouTube, temu. Dobra, już jestem zazdrosny. Jesteś taką? No moja już! Mocno co? A co, a Przemek nadal z X5? Co to jest?
Fajnie, że trafiła to w osobę, która by się cieszyła nawet z tej kombi Skody, a nie ludzie, co mają już i tak na co i takie fury. Ja myślę, że każdy by się cieszył z tej za darmo Skody kombi, bo można to p***olić pewnie za 100 patyków, nie? A lepiej mieć niż nie mieć. Darka, ile razy ci mówię o R6? Nie, nie mów nawet. Maxu, trzymaj się! Ja się boję wcisnąć do końca gaz tutaj. Moja Skoda ma 120 koni. Ty, a tu jest 600 chyba, nie? Tu jest 600, tu jest 600, no. Teraz mam wcisnąć? Max, jesteś gotowy? No. Trzymaj się. Ile to ma koni? Ponad 600. To jest 4 razy więcej niż mój samochód. Ty raz wiesz. Co? 5. Ponad 4, nie. Tak, no 5 razy, 5 razy więcej. Ale jedzie, co? 3 sekundy do paki. Nie wcisnąłem jeszcze do końca. Darka jak się cieszy, chłopie. Idąc dalej przez nasz mocno, w cudzysłowie, urlop, ja musiałem w końcu poświęcić trochę... Nie wiem, jakby spoko, cieszę się, że ktoś coś dostał i tak dalej, no ale dlaczego ja nie dostałem? Czasu na temat budowy, która wielkimi krokami zbliża się w... Masz nas? No właśnie, kurwa, jeszcze mam was. W stronę końca. To, co widzicie na ekranie, to nie jest budowa wiaduktu kolejowego, ani też galerii handlowej, tylko przyszedł czas na to, żeby okna do siedziby założyć. To frontowe to jedna z największych szyb w kraju i w ogóle to jest największa szyba, jaką u nas w kraju da się wyprodukować. Ma 7 metrów długości, ponad 3 metry wysokości, waży tyle co samochód osobowy, bo 1600 kg i gdyby tego było mało, to niestandardowych rozwiązań będzie w tym budynku jeszcze więcej. Czekaj, taka siła kosztuje, kurwa. No, także widzicie, już całość zaczyna się prezentować. Nie ma co się oszukiwać, to będzie siedziba kanału na miarę tego, co tu się wyprawia. Wszystkie auta w końcu w jednym miejscu. Siedziba do nagrań, jak na YouTubie w Ameryce. Zamknęliśmy budynek i przechodzimy powoli do prac wykończeniowych. Jak już przy pracach jesteśmy, to urlop naprawdę był w cudzysłowie, bo cały czas trwają prace nad tematem filmu, który opowie o naszej historii, o tym, jak to... Wszystko wygląda z backstage'u, ale uwaga, w kinie. W związku z takim, a nie innym rozwojem sytuacji został zmieniony scenariusz, ale gwarantuję wam, że to naprawdę będzie mocne. Naprawdę wiem, co gadam, a film będzie czymś przełomowym w swojej kategorii. Najważniejszym jest to, żeby nie zostać tym billboardem. Dostaną kurwa content, a nie dostaną reklamą w pysk. Są pewne rzeczy, których nie zrobię dla zasięgu. Czuję się częścią polskiego internetu, ale momentami jest mi wstyd za to, co się tutaj dzieje. Ja sobie robię swoje, ja jestem sam dla siebie alfa. Bijemy tutaj dzisiaj rekord świata, morzy! 3, 2, 1! Pokażę, jakie ten mały telefonik ma pierdolnięcie. Datę premiery mogę już oficjalnie zakomunikować. W całej Polsce 22 marca tego roku, więc właściwie już za chwilę. Stworzyliśmy nawet wydarzenie, w którym zaprezentowaliśmy film w największej sali kinowej w Polsce i nagrywając tym samym wstęp do jakby końcowej wersji tego filmu. I to jest Matrix, bo wyobraźcie to sobie, byłeś na premierze filmu, ale w wersji finalnej za miesiąc będziesz w nim grał. Film nie jest moją biografią. Myślę, że to coś znacznie fajniejszego i myślę, że skupiamy się w nim na tym, jak działa cały ten internet, cały YouTube, cały Instagram. Po prostu moja historia w mediach po tym oprowadzi. Zresztą, co wam będę gadał i opowiadał, zobaczycie sami. Ostatni etap to sesja zdjęciowa. Jo, jesteśmy w stolicy się znajdujemy, wielkie miasto, wielki świat, wielka sesja zdjęciowa. Ten człowiek robi, proszę, jaki zajęty jest. Puerto Pano, stykam zdjęcia jak kapanos. Ja się nie przywita. Ham i prostak. Zdjęcia do plakatu w finalnej wersji, no i właściwie zostały nam animacje i temat wykończenia materiału. Także 22 marca premiera dla wszystkich z was, którzy ciekawi tego projektu. W międzyczasie gratulacje dla Przemka, ponieważ wcześniej nie chcieliśmy zapeszać, zdał wszystkie egzaminy i został pełnoprawnym pilotem śmigłowców. Serio.
jego przygoda z tworzeniem wspólnie z nami treści, które oglądacie, doprowadziła go m.in. do zostania pilotem helikopterów, co w jego wieku jest naprawdę mocnym osiągnięciem. A jak już przy mocnych rzeczach jesteśmy, to... Temat za tematem, a na chwilę obecną przychodzi czas na R34. Inspeka z kierą po lewej stronie, a gdyby tego wszystkiego było mało, to już daleko mu od serii, jeżeli chodzi o moc. No ale właśnie o tym będzie ten fragment. Samochód co prawda jest brudny po trasie i ma... Jest coś takiego, kurwa, jak latasz helikopterem, że są jakieś ograniczenia prędkości? Czy po prostu jak masz zajebistą maszynę, to se latasz jak chcesz? Są jakieś helikoptery, co latają 1000 na godzinę, że to już za szybko i mnie pojeb... Zdjęte spoilery od spodu, żeby... Kiedy takie R34 sobie zakupisz? Jak mam być szczery, to nigdy. Bo to jest samochód dla ludzi z chorobą sierocą od zobaczenia szybkich i wściekłych. Dla jakichś mago zjebów, dla pedałów. To ja totalnie nie kwalifikuję się na to, żeby jakimś JDM-em jeździć. Wiesz, ja... To ogólnie JDM-y są dla jakichś fetyszystów, co kupują brudne skarpetki od dziewczyn na Twitterze. Wjechać na hamownię, więc może nie powala wizualnie, ale za to naprawdę wpakowaliśmy wór siopy, żeby tak rzadki egzemplarz miał wszystko co najlepsze. Całkowicie przebudowany od podstaw sześciocylindrowy RB26, piękne, czyste wykonanie. Zadbaliśmy naprawdę o każdą śrubkę, każdy wężyk i każdy centymetr, na przykład wiązki elektrycznej, aby finalnie wystroić go i zadbać. Po pierwsze o moc, a po drugie o wasze wrażenia dźwiękowe podczas pracy na obciążeniu Symfonia GTR-a na single turbo. Czy myślicie, że dałoby radę z tego, co już do tej pory pokazaliśmy, zrobić kilka vlogów? Jeżeli tak, to oczywiście macie rację, ale jeżeli mają być zajęcia z WF-u, jeżeli ma być podnoszenie poprzeczki, to ma być podnoszenie poprzeczki, a nie jakieś macanie się. Więc nie zwalniamy i lecimy dalej. No i podczas naszej drobnej nieobecności na kanale, znaczy no nie była to taka nieobecność może aż do zera, bo w międzyczasie zahaczyliśmy jeszcze WOŚP na spontanie. Przepraszam, dyrdy małko. Którędy na ryneczek główny? Przyszedł czas na ostatnią fazę akcji, kryptonim 7 aut. Wynajęliśmy cały tor na cały dzień. Zebraliśmy wszystkich, no, oprócz naszego króla Saint-Tropez od E46. Ale uwierzy w to, że jestem Saint-Tropez? A teraz jesteś Saint-Tropez? No dokładnie! No bo on akurat w tym terminie nie mógł. Natomiast każdy mógł wziąć swoich przyjaciół czy rodzinkę, aby odebrać swoje już samochody. No i tak się składa. Niektórzy tam po gruza przyjechali, a jakiś ziomek po samochód za podwałta, za banie, nie? Że złożyła nam się idealnie piękna pogoda w ten oto poniedziałek. Za mną idą ludzie, którzy mieli największego farta z tego wszystkiego, a mianowicie laureaci i zwycięzcy samochodów, które schowaliśmy w boksach, a już za chwilę staną się ich własnością. Krótkie wyjaśnienie, co kręcimy, jak kręcimy i uwaga, przechodzimy od razu do premiery dla całej Polski. Tak wygląda nasz poszukiwany przez wszystkich kolumbijski Marcin B. Cóż za przystojny jegomość i cóż za piękna Supra w jego rękach. No jest zajebista, muszę przyznać. Bardzo chciałem ją odkupić, ale bardzo nie chcę się jej sprzedawać. Bardzo nie. Opowiedz nam historię. Kurczę buta, no jak chcesz to zakup taką Suprę, to ją zrób tak samo, nie? Kto ci broni? Dotyczącą Kolumbii, bo cała Polska chce to usłyszeć. Bardzo mi przykro, że nie przyjechaliście po mnie, chociaż było obiecane. Oczywiście żart. No. A no, historia była ciekawa, bo nie mogłem wtedy odebrać tego telefonu, bo byłem u góry. Okay. No, potem już było ciekawie, jak zobaczyłem. I natychmiast bieg tam, gdzie internet, oddzwoniłem. No. No i szok. No i szok, no bo stary, wygrałeś super, no rewelacja. No a syn w pogoni do Warszawy, no, jest wieziony. Potem już była historia mega, włączyłem sobie live'a, także no było ciekawe. No robi wrażenie. Czym ty jeździsz na co dzień? W tej chwili jeżdżę służbowymi samochodami, tylko nie mam swojego, odkąd mi ukradli, nie mam, więc... Ukradli furę? No. O kurde. Tak, jakoś wyszło.
poszło. I czym teraz tak na co dzień tą firmówką? A firmówką jeżdżę Berlingo. A. No to ode mnie jeszcze raz gratulacje. Wszystkiego dobrego i życzę, żeby była najlepiej sprawującą się weekendową zabawką w historii. Myślę, że tak będzie. Natomiast Audi RS6, moi kochani, wygrał. Ale ten film dla mnie jest ciekawy, bo ja za chwilę zobaczę, jak powinno wyglądać takie prawdziwe 4-6, taki wojownik tak zwany. Para, która ma dzieciaczka, więc w sumie złożyło się jak na zamówienie. Moi rówieśnicy mega sympatyczni. Pal go! Co, nie pali? Nie wiadomo czy. No tu masz przycisk, na dole. O, właśnie. Tak, który się ma. A hamulec musisz. A, hamulec musisz przycisnąć. O, jest wiecznik. O kur... O jest. Nie dobrze. Chłopie, mogę sobie chociaż na YouTubie puścić, jak to odpali. Automatem? Kto to wygrał? Ja pi... O kurwa, to będzie strajdowane za me f***ne jak chuj, nie? O mordo, to może ja ci go odwiozę do domu. A czym jeździłeś na co dzień teraz? Passatem. W manualu? Manual. Jakim silnikiem? 2.0 benzyna. Który rok? 2001. No to teraz 2022 4.0 V8 benzyna, ponad 600 koni mechanicznych w automacie, gościu. Aha, dwuletnie auto rozdaje? Fuj. Że wypniecie strzewiku. Prawie jak ty, ale w manualu. Ale jakby czego nie rozumiesz, stary? Jakby ja mogę to jeszcze z 10 razy powiedzieć. Ja rozumiem, że masz 13 lat i niewiele więcej IQ. Czego nie rozumiesz, że w momencie, kiedy pojechaliśmy na weekend, czego nie rozumiesz, bo jakby skąd się cały ten mem wziął? Było coś takiego, że byliśmy na Speed Games i na Speed Games była taka konkurencja, że stał samochód ze zdjętym kołem i trzeba było kręcić to koło, wsiąść do samochodu, każdy miał zapiąć pasy, zrobić tor przeszkód i wrócić tym samochodem. No i kurwa, wkręcaliśmy to koło, kurwa. Przez 50 sekund, ale to już, no chujnia się wydarzyła, kurwa, też nie pomyśleliśmy, że już te śrubki mogły być tam, było też sporo zamieszania. I wsiedliśmy do tego samochodu, odpalam ten samochód, kurwa, wrzucam mu bieg i kurwa gaśnie, drugi, trzeci i nagle patrzę, że jest ręczny zaciągnięty. I przez to ten samochód nie pojechał. I teraz tak, czy to ma coś wspólnego, kurwa, z predyspozycjami do jazdy w manualu? No myślę, kurwa, że nie. Już abstrahując od tego, że ten kurwa ręczny był spuszczony, tylko kurwa ktoś go zaciągnął. Tak samo jak nam kurwa wkrętarkę przestawili, żeby ona wykręcała, nie wkręcała, no jakby takie jaja se robili. Więc nie spojrzałem. Ja mam elektroniczny ręczny, chociaż w dwójce miałem na ten. Miałem ten taki manualny z cypelkiem. No kurwa, no nie spojrzałem. I ludzie od tamtego momentu mówią, o kurwa, ale nie potrafisz jeździć manualem, ha, 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 ha. A najśmieszniejsze jest to, że 30 minut wcześniej była taka konkurencja, gdzie każdy dostawał samochód i jechał czasówkę. I to była jakaś Toyota Yaris GTF też w manualu. I ja to wygrałem jak coś. Jakby, kurwa, poradziłem sobie ze zmianą biegów. Zastanawia mnie, jak wyglądają ludzie, dla których zaszczytem jest to, że potrafią biegi w manualu zmieniać. Jakby to nie jest ciężkie. Jakby... To jest zero trudu. Kładasz bieg, kurwa, na sprzęgle, kurwa, i dodajesz gazu. Bardzo, kurwa, bardzo ciężkie zadanie. Naprawdę. Słuchaj, wrzuć sobie tutaj RS. Sobie. A po co się tłumaczysz, to mam, czy umiesz w manualu jechać? Kurwa, jak wam to humor poprawi, to nie potrafię niczym jeździć. Klikasz RS2, poczekaj, aż on zejdzie ze ssania za sekundę, jak się zagrzeje. Ale kobita jest w szoku jeszcze, jak widzę. Chyba tak. A które wy jesteście roczniki? 9-5, a żona 9-9. Jesteś 9-9? Tak. No to jesteś rok młodszy ode mnie. Młodszą rzeczą. No. To wariacie, spróbuj troszkę dodać gazu. Czekaj. O, otwarła się. No. Musisz... Co ty kurwa robisz? Ja pi***ole. Tak delikatnie, wiesz, do 3000. No i jak się czujesz? Nie umiem tego opisać. Jest zajawa, co? Jest. Stary, ta Toyota ci zgasła 10 razy, jak ruszałeś. A wyobraź sobie, no to jak mi na tej czasówce zgasła ta Toyota 10 razy, a pomimo tego miałem najlepszy czas, to wyobraź sobie, jak reszta ruszyła. E46 również poznały nowych właścicieli. Ziomale, którzy trafili tą niebieską, to zajawkowicze driftu z Torunia. Bardzo w porządku, młode chłopaki z zajawką.
No i jak słyszeliście na live, zajmują się budową takich wojowników na co dzień. Podobno ma im służyć do nauki driftu swoich klientów. Srebrna natomiast trafia do naszej Alicji z Krainy Gruzów i Alicja przyjechała z ziomalami, którzy ogarniają temat. Pobawili się trochę, natomiast koleżanka chce sprzedać, więc ja taką oto srebrną kupetę bardzo chętnie odkupię i tym sposobem Alicja będzie miała parę dziesiąt koła na ruchy. A aha, może nie byłoby to takie najgłupsze, żeby zadzwonić? Siema Kamil, bo ja też miałem mieć. Ostatnie, co zostało nam do wydania, to nasza para, która nie ma co ukrywać. Farta miała potężnego. No ale doskonale wiecie, przecież nie da rady, żeby każdy wygrał. Iluś przegrywa, żeby ci jedni byli farciarzami. Każdy z was mógł być na ich... Supra to tył napęd, nie? Kurwa, jeździłem tym samochodem, nie pamiętam, miałem go miesiąc. Ta, to tył napęd jest, no. I tam jest chyba silnik z E4, nie? Tam ogólnie jak otwierasz maskę, to na niektórych komponentach masz normalnie znaczki BMW. Miejscu. Dobra, i na sam koniec M3 plus A45. Chodźcie, szefostwo. Ze 3 lata temu miałem chyba taką Suprę na miesiąc. Pamiętam, jedna rzecz najbardziej mnie wkurwiła w tym samochodzie, a mianowicie jest tak tam dziwnie szyba z dachem osadzona, że albo musisz stać kurwa 300 metrów od świateł, od sygnalizacji drogowej, albo kurwa coś takiego musisz robić, nie? Żeby zobaczyć, czy już jest kurwa zielone światło. I jeździłem, bo zawsze o, niski samochód, kurwa, zamki mordę, śmiecił, wypierdolę ci w zęby. No nie, bo jakby jeździłem też ze czwórką w sumie na bazie, której ten samochód powstał. Jeździłem Ferrari, Lamborghini, M2, która też jest niska, no tam trójka czy ósemka, to już w ogóle nie mówię, czy M5. I w żadnym Porsche 911, czy ten 700 chyba 18, to Skyman, czy Boxster, chuj, co to było. To tylko kurwa w tej Suprze trzeba było kurwa na światło w to patrzeć. O, czy się poprzytulamy, bo nie wiem, jakim cudem wy macie takie szczęście. Też naprawdę nie wiem, no też... No i jaki to jest feeling? Oto ten gruby syn kurwy, powykrzywiany, jego typowa brzydka Polka, mi zajebała M3 i A45S. I Kielek, wiesz co, masz bana. Nie godzę się na tego typu komentarze na moim kanale. Jak nie potrafisz nie być hamem pierdolonym, to musisz stąd odejść. Feeling, że za tą bramą stoi sprzęt, który za chwilę trafi do was, łącznie grubo ponad 1 000 000 złotych. Ale nie. Dobra, wydali. Dziękuję wam, że braliście w tym. Ale zobaczymy. Zaraz się przejedziemy i nie będziecie chcieli. Jesteśmy w kilka osób, więc on nie będzie aż tak żwawo bokiem szedł. A jaki to jest ten? A jaki to jest tor? Bo na nie wszystkich torach można driftować. Żwawo bokiem szedł. To są Kielce? Nie sprzedajemy do jakichś takiego. No jest git? Jest jasno. Poznań nie, Poznań szczęścia tutaj. No. To jakiś komis jest? Jak na giełdzie w Słomczynie, zobaczy. Tu pop Suprę sprzedaje, maskę otworzył. Normalnie wszyscy chodzą dookoła. Tutaj państwo są, już piszą glejty na M3, zobaczcie. Tu już sprzedali M3. Okej, okay, on jest koło Radomia, stary. Dobra, jadę do Jasia, kurwa. Ile kosztuje wlotka, żeby sobie tam pojeździć? Tutaj goście już pakuje do bagażnika A45. RS6 jakaś rodzina ogląda, czy to jest to, czego potrzebują akurat. No i tam X5, jakiś gość prowadzi wywiad chyba do TVN Turbo. No i na samym końcu są E46. 2, 1... się już zupełnie na inną część planety. Aha. Znajdujemy się, moi kochani, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przylecieliśmy tutaj już 2 dni temu, no i na samym wstępie było całkiem miło, no bo odebrał nas z lotniska jakże różowy Bentley. Gdyby Bentleya było mało, Dollar to on tak? W obstawie z Rollsem oraz z gigantycznym amerykańskim Cadillaciem. Bardzo miły odbiór to był, natomiast... O, ale fajnie, że M4K przyjechał go Cadillaciem odebrać. A nie, przepraszam, nie ma przeglądu i nie może nim jeździć. A jest taka różnica, biały Cadillac, a czarny. Czarny wygląda gangstersko, a biały wygląda jak... Tylko my mogliśmy przylecieć do Dubaju i nagle spadł naturalny, niewywołany deszcz, co tutaj ma miejsce. Jak zaraz taka firma jak Positive Ways, bo nie czaję, co oni z tego mają, że wypożyczałem fury i wypierdolę kasę. Ja nie wiem, czy oni wypożyczają fury. Wiesz co? Ja mam taką ideę, że Positive Ways to jest po prostu parę osób, co mają w kitosu i zajebiste auta. Robią sobie event, gdzie jeżdżą od miasta do miasta, pokazują te fury, robią jakieś bankiety w hotelach, dobrze się bawią, a reszta leci na cele charytatywne, nie? Wiesz, to bogaci ludzie, co 5 dych
Lają po prostu i tyle, nie? I się dobrze bawią przez parę dni. Ale oni chyba nie wypożyczają samochodów. To naprawdę bardzo rzadko. Natomiast dzisiaj, podczas kiedy to nagrywamy, nie dość, że mamy piękne dubajskie słoneczko, zapowiadane 26 stopni Celsjusza, znowu włączyła mi się labudyjska pogodynka, to jeszcze do tego wszystkiego nie mamy już dwóch czy trzech samochodów, tylko samochody w ilości sztuk 22. Aha. Dzisiaj, moi kochani, po Dubaju Positive Ways. Positive Ways, który możecie pamiętać, do tej pory jeździliśmy po Polsce. A to dzisiaj co, tutaj Zjednoczone Emiraty. Okay. Mało tego wszystkiego. Aha, czyli oni potem te samochody co do Dubaju przesłali i wypożyczają? Nie wiem, nie rozumiem. Okej, to dlatego mnie pytałeś. Ci z was, którzy oglądają ten kanał od naprawdę bardzo dawna, mogą pamiętać nawet nasz pierwszy wyjazd do Dubaju, kiedy pokazywaliśmy, jaki towarzyszy temu miastu rozmach motoryzacyjny. I myślę, że w tym, co zobaczycie w dalszej części tego materiału, będzie nie gorzej. A wręcz przeciwnie, pamiętam, o, właśnie sobie Spider koło mnie parkuje i przepuścimy sobie autobus. Dobra, niech se tam parkują. W każdym razie pamiętam, jak byliśmy tutaj w Dubaju i śmigaliśmy na jednego hurakana, a dwa dodatkowe się do nas dołączyły i łącznie śmigaliśmy na trzy hurakany. To wtedy wyglądało zajebiście, było poruszenie. No a dzisiaj tutaj przyjechaliśmy ekipą paru dziesięciu osób z Polski i będziemy śmigać na paręnaście, parędziesiąt supersportowych samochodów. Także nie ma co już przeciągać. Fajnie, że rozpoczynamy fajnie, że mnie tam nie było. Poświęcony Zjednoczonym Emiratom Arabskim. Te Ferrari mi się podoba. Natomiast jeżeli chodzi rzeczywiście o ten podjazd przed hotelem, w którym się zameldowaliśmy, a swoją drogą jest to hotel... Czy miałbym tam być? Duchem, stary, duchem. ...który jest jednym wielkim melanżem. Oto wygląda to tutaj ciekawie. Mamy Huracana, Huracana w Spiderze, SVJ w Roadsterze, Huracana, Huracana, Ferrari, Huracana STO, McLarena, którym ja będę jechał, albowiem, moi kochani, ja wybrałem McLarena 720S w Spiderze. Natomiast fajnie. Jest również coś, co chcę wam pokazać, a mianowicie Cullinan. Jakby takiego możecie znać, ze względu na to, że jest to Cullinan w Mansory. W bardzo podobnym pakiecie do tego, którego fajny mamy u nas w Polsce, zrobiony, do Kit 98. Natomiast ma on tego fejda, o którym mówiłem. No i teraz właśnie, jak się na niego popatrzy z tej perspektywy, no to ten samochód dla jednych wygląda zajebiście, a dla drugich wygląda przeniezajebiście. Jeżeli chodzi o samo wykonanie tego fejda, no to tutaj jest, nie wiem, w kamerze wy możecie tego nie widzieć, natomiast no tak se. Ale jeżeli chodzi o sam look, no to na przykład mnie się podoba, no a niektórzy mówią, że taki typowo dubajski. No i do tego tutaj jeszcze mamy ten środek od Mansory, o to jest momentami... Oh. Przegięcie pyty, ale wszystko obrzydliwe. Jest miętowo. Jakie to jest obrzydliwe, o jest. Nie do końca to jest kolor, bo nawet elementy, które nie są to wygląda w tym jak kolorze, bułka, którą zostawisz na weekend. To odbijają światło i stają się elementami w tym kolorze. Natomiast ma nie, jedną przesada, zajebistą stary, rzecz, przesada. A mianowicie nigdy nie widziałem tego wcześniej, że nawet światła ma tak jakby z gwiezdnym sufitem w cudzysłowie. I zobaczcie, że logo RR tutaj z boku ma wykonane z jakichś tam diamencików, które również świecą. To akurat no. Jest kozak. Taką lampę, stary, i se możesz chatę postawić. To jest minimalnie inny pakiet od naszego, natomiast... Ej, faktycznie takie kolory kiedyś w szkołach podstawowych były. Ja miałem w takim kolorze, kurwa, miętowym szkołę, kurwa, w Zabrzu. Zwraca fest uwagę, powiem wam, kto nie przechodzi, to się kurwa jara. Natomiast ja, tak jak mówiłem, McLaren 720S, czy jest to samochód nadzwyczajny? Tak. No na pewno nie. Czy jest to samochód wybitnie piękny? Tak. No w serii też raczej na pewno nie. Kolor czy jest brzydki. To samochód, który ma parę dziesiąt tysięcy kilometrów przejechane na wypożyczalni? Oczywiście, że tak. Czy jest zajechany jak szmata? Oczywiście, że jest. Natomiast do wyboru były jeszcze Huracany. No a umówmy się, że z Huracanami mamy całkiem sporo do czynienia u nas w Polsce. A tutaj mamy zajebiście drzwi do góry. Jedyny raz, kiedy ja śmigałem 720, to było w Miami. No a tutaj mamy Spidera, więc mamy ściągany dach i mamy też przycisk start. No i nawet to gada i 720 całkiem fajnie jeździ. No największy minus tego samochodu to jest to, że on seryjny całkowicie nie wygląda. Kolor! No, ale i tak w Dubaju nie ma co rywalizować tutaj.
na co drugiej ulicy znajduje się Veyron albo Chiron, albo jakiś Koenigsegg, zdarza się całkiem sporo Pagani. Mam nadzieję, że uda nam się coś trafić, chociaż sami, my, jadąc, będziemy tworzyć tak duży peleton, że jeżeli ktoś z zewnątrz będzie się chciał dołączyć, no to będzie miał ciężko, żeby się przebić. Właściciel Ferrari jedzie w STO i to jest najlepszy dowód na to, że STO to najlepszy Huracan w historii. No my w McLarenie, robi się już korek z super samochodów. W tym momencie stoimy, ale mam nadzieję, że tego zaraz wyjedziemy na drogę i będzie to wszystko fajnie wyglądać. Swoją drogą miałem klepniętego takiego w Nowiteku, ale dzień wcześniej jakiś Habibi z ułańską fantazją pokonał krawężnik 50 na godzinę, no i wyeliminował go z rozgrywek. Z jednej strony nie ma co się dziwić, słoneczna niedziela, ale powiem wam, że takie moje odczucia to straszne korki są w tym Dubaju. Ja nie wiem. Nie wiem, co jest bardziej abstrakcyjne. To, że wyjechaliśmy z hotelu na paręnaście, parędziesiąt samochodów, a zgubiliśmy się wszyscy, mimo że jesteśmy na palmie w Dubaju i właściwie nie da się zgubić, a każdy jedzie osobno. Czy może to, że operatorzy napierdalają z Rolls-Royce'a w Mansory w miętowo-czarnym kolorze? Co to jest w ogóle za abstrakcja? Gdzie wy robicie, że wy Rolls'em operacyjnym robicie? Aha! O, Aventador w tunelu, to może być dobre. I tak najlepsze jest to, że oni jeżdżą w tym Dubaju i nawet nie mogą, kurwa, cisnąć w ten samochód, bo dostaną jakiś mandat, kurwa, z kosmosu, nie? No rzeczywiście, nie wiem jak wy to słyszeliście, ale było zajebiście głośno i fajnie. O, następny. Powiem tak, chciałem skomentować to, jak w tym... Jedziesz za miasto i możesz rzec, ile fabryka dała? Okej. Okay. W tunelu brzmią te samochody, jak wyglądają i tak dalej. Nie wiem, jak nawet Buddha tu nie zapierdala, to nie wiem, czy to takie realne jest. Ale było tak głośno, że jak sam zaczynałem gadać, to w ogóle siebie nie słyszałem, więc co dopiero wy, gdybyście mieli to słyszeć. No, Dubaj sprzyja takim samochodom, jeżeli chodzi o dźwięk, akustykę w tunelach, natomiast nie... Każde ubezpieczałem, w której fury bram ma 3 ostrzeżenia, jak przekroczysz 160 km na godzinę, to płacisz karę 1500. Aha. Przyja, jeżeli chodzi o fotoradary, to jest absolutny dramat. Pierwszy przystanek, podróż nie była zbyt długa, dojechaliśmy na sam koniec wyspy, na sam koniec Palmy. Powstał tutaj ostatnimi czasy jeden z najbardziej luksusowych hoteli na świecie. No i powiem wam szczerze, że jak to w Dubaju, mają olbrzymi rozmach. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj wygląda, jak wygląda parking, jak wygląda Zatoka Perska, która jest no właściwie po sąsiedzku. Teraz jak wrzuciliśmy tutaj do tego wszystkiego jeszcze tyle pięknych, kolorowych samochodów. Zobaczcie, jak na przykład pasuje tutaj pięknie ten zielony prosiak 911 Turbo S. I to wszystko, co za moimi plecami, no to mamy tutaj tak naprawdę piękną sprawę. Tak ogólnie Dubaj to jest najlepszy argument za komunizmem, stary, na świecie. I za równą dystrybucją zasobów ziemskich. Tam każdy jest bogaty, ja jestem biedny. Która zajebiście cieszy oko i która zajebiście przede wszystkim dla fana motoryzacji oddaje to, jaki klimat panuje tutaj w Emiratach Arabskich. Faktycznie przy budowaniu tego hotelu wygląda, jakby mieli kot na Unlimited Shopę w prawdziwym życiu. Mocno. No ale tematy budowlane w tym filmie mamy już za sobą. Tam to się imperium buduje, a nie jakieś szejki, złote klamki i inne tego typu. Zróbmy coś fajnego. Zróbmy fajne nagrania, zróbmy również fajne foto. Zróbmy tak, żeby... Dobra, pokaż, co kupiłeś, stary. Tego już nie mogę oglądać, bo chciałbym też sobie pojeździć. Jakaś tu burza piaskowa była, czy co? Macie linę? Mówiłem, że wydmy są na środku drogi! Czekaj, teraz do tyłu! Zaraz to będę miał! Kurwa! Nie, damy radę! Już palisz laka na tym! Co? Już palisz laka na kostce! To trzeba tylko prawe tylne podkopać! Co to jest za zarząd dróg krajowych? Oni nie odwydmiają tu! Słuchaj, gazu mocno nie damy! Nie? Nie! Wisi? Dajcie linę! Kulinanem pociągnijmy! Wiecie, co trzeba? Podkopać go od spodu! Słuchajcie, ja chciałem jechać na pełnym gazie, tylko zacząłem wyprzedzać Huracana, ja nie wiedziałem, czy on mnie widzi, nie? No i odjąłem trochę nogi z gazu, już było za późno.
Nie dobraliśmy tej opcji. Słuchaj, baba mówiła, że jak się nie będę uczył, to będę kopał rowy. No i nie myliła się. Ale kopię pod McLarenem, więc jest najgorzej. Tylko z wypożyczalni. Ola Boga, tu to, że mnie widzą. Trzeba łopatować i łopatować. Czajno łopatować. Holender. Cokolwiek się spodziewał po Kamilu, biorąc go na pustynię w pijach. Dużo, dużo przyjemniej się tą łopatą pracuje tutaj w Dubaju przy tych 28, niż w tej Rumunii przy minus 28. Ty przeklęta babo z matematyki. Dużo lepiej, mógłbym tak kopać i kopać. Dobra, albo teraz, albo nigdy. Now or never. Dobra, dawaj linę. Bez liny nie k***a. Taki potem gaty, jaki upośledzony? Czemu tak napisałeś, stary? Nie możesz tak pisać. Budziu. My to lubimy, budzia. Będzie historia tego roda, czy nie? Mam druty, serio? Tak, no i to takie... To muszę na lewą teraz. Kolejny dzień naszej przygody rozpoczynamy w powietrzu, czyli zasadniczo z lękiem wysokości. No i wspaniała zabawa, tak? We are thinking about buying a helicopter, but I don't fucking like flying. So ja daj się złapać na nogę. Po prostu za kutasa złapał. Widokowym tutaj. Wspaniale było. Tego nam było potrzebne. Co ty masz? Ja pierdolę. Masz lekcję? Kurwa, gówno. Zgaszcie tą windę. Ja pierdolę. Nie, nie dotykaj tego. A mi się ręce spociły. Ludzie nie są do takich rzeczy stworzeni. Na tej Burj Khalifie coś przegięcie pyty jest. No ale co by nie było, to jak wygląda Dubaj z góry. A ile kosztuje spanie w Burj Khalifie? Tam gdzieś wysoko? Jest niesamowite. Rozmiar tego miasta, ilość ludzi w jednej metropolii, właściwie jak w całym kraju, i to dosłownie, faktycznie robi robotę. No ale kończąc opowieści geograficzno-podróżnicze, przejdźmy do tych, które interesują was najbardziej. Do kwestii, które interesują was najbardziej, co się kryje pod tym hasłem? Może jak już interesują najbardziej, to będzie to najbardziej luksusowy i najdroższy salon samochodowy na świecie. Może ta kolekcja, która za moimi plecami w First Motors, to nie jest 10 milionów dolarów, to nie jest 100 milionów, to nie jest 500 milionów dolarów, w ogóle o jakiej kwocie my mówimy, tylko 1 miliard dolarów w samochodach oraz zegarkach. Takie chodzą pogłoski, że tyle warta jest kolekcja tutaj na sprzedaż, która kryje się i w salonie, i w garażu podziemnym. Czy rzeczywiście tak jest? Nie wiem. Nie wiem jak jest. Samochody mogą należeć do kilku, kilkunastu, nawet kilkudziesięciu właścicieli, ale mamy tutaj absolutnie wszystko. Na pewno mamy Bugatti, na pewno Koenigseggi, na pewno Pagani, na pewno Lambo, na pewno Ferrari, na pewno McLareny, na pewno każdy z was znajdzie coś dla siebie. W takim razie, moi kochani, znajdujemy się w Dubaju przy samym Sheikh Zayed Road. To jest główna autostrada Dubaju i to tutaj mieści się salon, do którego w tym momencie was zapraszam. Chodźcie, zobaczymy, co mają w środku. No a tak jak już zdążyłem powiedzieć, podobno jest grubo. Zwłaszcza jak SF90 w Spiderze stoi przed samym wejściem, jak jakiś w cudzysłowie niechciany. Ja bym tam nawet pójść nie chciał. Bo bym się za biednie czuł, stary. A to jest ten salon, gdzie on kiedyś właśnie te Divo poziomek przewiózł? Czy tam było coś innego? No i nie trzeba było dużo czasu, mamy informacje z pierwszej ręki. 1 miliard dolarów to tylko i wyłącznie fake news i taka legenda tego miejsca. Porozmawialiśmy z gościem, który odpowiedzialny za to miejsce. No i mamy tutaj również niemało, bo między 400 a 500 milionów dolarów cały czas gdzieś tutaj dookoła się kręci. Natomiast sprzedano tutaj absurdalnie drogie samochody, sprzedaje się ich tutaj absurdalnie dużo, a te rzeczy są absurdalnie interesujące.
Interesujące cyferki to na przykład to, co za moimi plecami, albowiem najdroższy sprzedany samochód tutaj w salonie, na chwilę obecną, który się tutaj znajduje, to Veneno. 11 milionów dolarów, czyli wbijamy gdzieś w okolice 50 milionów złotych. A gdybyśmy do tego wszystkiego chcieli jeszcze dołożyć na przykład VAT i akcyzę, no to szybowalibyśmy gdzieś tam wysoko. Natomiast najdroższe, które kiedykolwiek tutaj w First Motor zostało sprzedane, to było Porsche GT1. No i moi kochani, tutaj musieliśmy się już liczyć z drobnym wydateczkiem. Nie wiem, czy euro, czy dolarów. Dobra, 15 milionów dolarów, niech będzie. Taka drobne widełki, jak coś mogłem się pomylić, albo euro, albo dolary. W każdym razie, jednym słowem, no w k***e pieniędzy. Z interesujących tematów, na przykład nowy kuntacz. Ja nigdy jeszcze na oczy nie widziałem, teraz po raz pierwszy i powiem wam szczerze, że rzeczywiście jest piękny, jest drogi, jest unikatowy, jest bardzo rzadko spotykany, ale wciąż w moje gusta zdecydowanie bardziej trafia, na przykład Huracan STO, który zdecydowanie tańszy od tego. Natomiast cieszy mnie to, że chłopaki mają tutaj gust. Oni wiedzą, jak się rusza. R34 Skyline GTR. Gdyby tego wszystkiego było mało, w kolorze Midnight Purple, a gdyby tego wszystkiego było mało, no to stoją dwa koło siebie. Moi kochani, jeżeli chodzi o cyferki, które tutaj dookoła tego wszystkiego, no to jeszcze nie skończyłem, bo mam jeszcze coś interesującego. Tutaj rocznie sprzedaje się w okolicy 700 samochodów. 700 samochodów rocznie. To naprawdę nie jeden komis samochodowy mógłby się jarać, sprzedając 700 sztuk rocznie. Wychodzi na to, że sprzedaje się tutaj w okolicach 58-59 samochodów miesięcznie. A to z kolei przekłada się na sprzedaż dwóch samochodów sprzedają worldwide. No i gadać by tak zasadniczo można o tym wszystkim, co tutaj się dzieje i co tutaj stoi, bez końca. Ale my zdecydowanie na tym kanale bardziej wolimy to, jak te samochody się poruszają, więc nie będziemy spędzać tutaj całego odcinka. Rzeczywiście stoją tutaj Bugatti, stoją limitowane Ferrari, limitowane na przykład całe karbonowe McLareny. Ale fajnym w tym wszystkim jest to, że stoją tutaj również samochody, które na przykład jako jedne z pierwszych, które zjechały z linii produkcyjnej. Wiele z nich jest całkowicie numerowanych, wiele z nich ma limitowane kolory i wiele z nich jest dostępnych do zakupu właśnie tutaj. I moi kochani, to nie jest absolutnie żadna reklama. Po prostu wbiliśmy tutaj... Sugerowanie, że ktokolwiek może sobie to kupić. Tutaj jest zaproszenia, że możemy to nagrać. To fajne miejsce, więc warto o tym powiedzieć. Jeżeli ktoś z was chce sobie kupić, nie wiem, Bugatti Divo, albo na przykład akurat rozglądacie się za Veneno, no to możecie wpaść i kupić. Natomiast po prostu jest to fajne miejsce, które zgodziło się dać nam opcję na nagranie i pokazanie wam tego za pośrednictwem mojego kanału, więc nie szczerze. Ale nie, to nie jest jeszcze koniec. Pozwólcie, że wyjaśnię wam, po co my tam właściwie polecieliśmy i co czeka was w tej dalszej części materiału. Jakże inaczej miałoby się to rozpocząć, jak nie migoczącym kogutem. Jesteśmy już we Włoszech i kogut rzeczywiście migocze, ale jest to ciekawostka, albowiem święto narodowe i kulturowe to nie jest kogut dla nas. Okazuje się, że tutaj w tej miejscowości, gdzie się znajdujemy, jest jakoś tak, że policja po prostu sobie patroluje tą miejscowość na kogutach, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie i wcale, ola Boga, święto, mija na rondzie prosto, nie chcą zatrzymać nas. Znajdujemy się już we Włoszech, znaczy my znajdujemy się już we Włoszech, bo przylecieliśmy samolotem. Natomiast Han i cały zespół samochodów jechali przez, która jest godzina? 18:51, więc przez 23 godziny totalnie, bez przerwy. Także Han ma nowy rekord. Dla nas to już, no bo jakby lot samolotem trwał 1,5 godziny. Odebraliśmy samochód z wypożyczalni i jedziemy teraz już na tor, żeby zostawić tam samochody na jutro rano, odebrać Hana i zobaczyć, prawda, jego na pewno wysublimowaną, jakże zachwyconą minę, że przez te 20... Czemu tak długo jechali do Włoch? Chyba, że gdzieś na południe, 3 tak? godziny bez przerwy tarmosił właściwie przez całą Europę. Tak. Także sprawdźmy. Jest i ona, jest Mona Lisa, jest i Sprinter. Tak jak powiedziałem, cały wystrzelony oponami. Witamy bardzo serdecznie. Ludzie od zadań specjalnych, kłaniamy się. Jest i on. Wow. Witam bardzo serdecznie. 36 godzin. Co 36 godzin? To żeś mnie nie spali. No nie spali, to może tak. Bo jechaliście to kurwa 23, ale wyglądasz źle, kurwa.
Dobre miejsce na trening. Tak niedaleko. Kurwa, gdzie ty idziesz? Co ty gadasz? O, wypadła! Jedna wyleciała. No, no to moi kochani, jesteśmy na treningu. Jesteśmy na treningu w okolicach Neapolu, więc jesteśmy zupełnie daleko od Polski, ale tutaj dzisiaj, tak jak powiedziałem, już 16. Ale Bogol pierdol. Więc znacznie lepiej. Ile ważyła ta przyczepa? Chociaż te opony kosztują więcej niż moje życie. Paliwem, felgami i oponami. Panie Tadeuszu? Nie wiem, choć się domyślam. Natomiast no, szczęśliwie dojechało i co ciekawe, jedna wypadła nawet. Bo nowa okleina. Wiem, wiem, ale tak delikatnie tylko te. Poza tym Zara kisa zajebiesz, nie A, tak poprzewracałeś? No trochę się poprzewracałem. Tomek, jak żeś jechał? Kurwa, w ogóle była taka akcja. No. Że myśleliśmy, że nas zawiną. O, co kurwa. Sobek wkupił Włocha w tirze. Chodziło się na mnie, bo mnie zaczął w tunelu spychać na ścianę. Bo jak kurwa, by nie te drogie lusterka w tym Iveco, to bym się nie odsunął. Ty, gość jechał i nas normalnie spychał. Co, tak przez 20 km. I dzwonił na policję. A teraz do niego coś powiedzieć. Jeżdżaj, k***a. Będziemy się napierdalać teraz, tu. Jak mu to powiedziałeś po włosku? Mamma mia! Napierdalando! No, a w ogóle jeszcze taka informacja jakby dla was, premierowa. Han kupił sobie nową lawetę. Dobra, to nowa laweta ma rejestrację Han. Ale Han ma zajawkę na drift. I moi kochani, ja składam jeszcze jedną S15 Silvię, żeby mieć kopię Monalizy do tematów treningowych i do zawodów ewentualnie. A Smurf zmienił kolor, teraz jest jaśniejszym wydaniem Smurfa. I Smurf zmienił również właściciela, albowiem Han odkupił ode mnie Smurfa. Więc ten samochód właściwie przyciągnął tutaj za siebie. On również będzie się uczył, natomiast S15, tak jak mówiłem, po kompletnym serwisie, nawet oryginalne lampki, nowa okleina. A Piotrek co przywiózł, no dowiemy się dopiero jutro, a wy właściwie za kilka sekund, albowiem od niego przyjeżdża cały tir i trzy samochody. Dobra chłopu, felgi ma na każdej konie. Ten się nie pierdoli w jakąś kurwa, w jakąś wulkanizację. Skąd oni na to hajs kurwa mają? Jest poranek, jest godzina 10:05, jest piękna słoneczna pogoda, jest z nami również on. Witamy bardzo serdecznie, Piotr Peter Więcek, czyli tak jak mówiłem, gość, którego możecie już kojarzyć ode mnie z kanału. Kurwa, ty zapierdalasz, no nie? I Peter w rękach dzierży mój, w cudzysłowie, talent. Kurwa, talent po chuju. Żeby coś z tego wyszlifować i został mianowany nauczycielem mej osoby, jeżeli chodzi o drift. No lepiej być nie mogło, przyjechaliśmy do Włoch i przywiozłeś Suprę i dwie S15. I Supra to jest twój target na ten rok, tak? Dokładnie, to będzie auto w tym roku, już sobie postanowiliśmy. I o dziwo, na dzień przed wyjazdem tutaj w te piękne włoskie klimaty udało nam się ją okiełznać, zaczęła nas się już troszeczkę bardziej słuchać, także miejmy nadzieję, że wyciągniemy już coś z tego wyjazdu, ale przede wszystkim ja bym chciał, żebyś ty wyciągnął właśnie jak najwięcej i ja będę się starał, nigdy nie byłem nauczycielem, tak? Już trochę mi poprzekazywałeś, my przywieźliśmy dwa samochody. Zobaczymy. No dobra, a w czym ten tor na przykład jest lepszy od jakiegoś, co jest w Polsce, że trzeba było zapierdalać tyle kilometrów tu? Ja myślę, że będzie dobrze, już trochę mi poprzekazywałeś. My przywieźliśmy dwa samochody, Damian będzie śmigał, ja będę śmigał, ty też ocenisz moją S15. Czy mamy coś zmienić, czy mamy ją ustawić inaczej, czy ona ma być szybsza, wolniejsza, ma mieć więcej gripu, mniej gripu. Trochę też mam wrażenie, że odbiorców moich będzie interesować to, czy nowa Toyota Supra to jest buda, która w przyszłości będzie mogła być tak dobrym driftowozem jak S15. No i niewiele ludzi póki co dobrze ustawione nowe Supry ma, więc jak będziesz się mógł podzielić tą informacją z moimi odbiorcami, to na pewno będą ci bardzo wdzięczni. Wszystko się okaże, czas pokaże, słuchajcie, zobaczymy. Co masz w plecaku? Ja mam w plecaku esencjal drifterski dla ciebie. Tak? Gifty, freebisy. Chciałem oficjalnie ci przekazać, żeby nie było. Jako drifter musisz być też odpowiednio ubrany, wiesz. Dobrze, dostałem ciuszki od Piotrka.
i dostałem informację o oponach Valino. To są opony zdecydowanie za szybkie póki co dla mnie. Nie? Nie, wcale nie, na pewno nie. Będzie dobrze. Dziękuję ci pięknie. Przejmy maszyny, lecimy na tor. Dobra, moi kochani, w takim razie ja przebieram się powoli w kombinezon. Tutaj jest strasznie głośno, mam nadzieję, że wy dobrze słyszeliście to, co chcieliśmy wam przekazać. S15, Sylwia, Mona Lisa została złożona świeżutko teraz tu po zimie. Cały silnik wsadzony od nowa, temat układu wydechowego, układu napędowego. Przejrzeliśmy dyferencjał, przejrzeliśmy skrzynię biegów. No taki naprawdę bardzo duży serwis, więc to też będzie swego rodzaju... A to nie był ten, którym przypierdolił tam na Narodowym? Test i egzamin. Wszystko tutaj dzisiaj dookoła driftingu, dookoła pięknego obrazka. No i też temat, nad którym właśnie cały świat się zastanawia. Czy nowa Toyota Supra, taka jaką zbudował Piotrek, taka jaką my również mamy w Polsce, jest samochodem, który będzie zajebistym driftowozem. Nie przeciągam więc, moi kochani. Lecimy. Faktem jest, że trochę tego przywieźliśmy. Wypakować wszystkie opony, paliwo, busa, no i po to w sumie też był zakupiony Sprinter w takim konfigu. Cały serwis na pace, a z tyłu idzie jeszcze spać. Bez przypalania. Mamy kilka dni jazdy, Mona Lisa ląduje więc na podnośniku i klasycznie grzejemy skrzynię, grzejemy też dyfer. Natomiast trening, moi kochani, wygląda tak, że są dwie szkoły jakby, jeżeli chodzi o cały temat driftingowy. Szkoła, która mówi, że jak najszybciej z jazdy solo trzeba przejść do par i jak najszybciej te pary trzeba wykonywać i je wymasterować. Oraz druga szkoła, czyli ta, w której jestem na chwilę obecnej, a mianowicie, że jakby najpierw trzeba wymasterować jazdę solo, a dopiero później zabierać się za pary. I ja byłem uczony już przez wielu, naprawdę wielu drifterów. Byłem już też jakby takim samoukiem. Proszę mi tu tą Suprą teraz nie hałasować. Dziękuję pięknie. No i tutaj teraz dostałem informację, ja bym już chciał w drzwi, już bym się chciał z Piotrkiem przepychać, już bym chciał sprawdzić, czy bardzo nie mogę go dogonić, czy tylko trochę nie mogę go dogonić. Natomiast mam jeździć solo, więc ta jazda wygląda już coraz lepiej. Na samym początku, na inicjacji miałem w okolicach 70-80 na godzinę, teraz zaczynam to wszystko czuć. Myślę, że teraz gdzieś w okolicach 100-110. Idę już coraz szerzej, momentami już nawet koło parę centymetrów za trasą, wygląda to coraz bardziej widowiskowo. No i ja czuję się coraz pewniej. Więc tak naprawdę nie liczy się to, jak długo jeździsz w drifcie, tylko jak wiele opon w drifcie już wypaliłeś. Piotrek sobie katuje Suprę cały czas, no to wygląda już naprawdę grubo i jedzie to naprawdę grubo, zresztą widzieliście i widzicie to doskonale, a ja sobie katuję swoją S15. Teraz zmieniliśmy przełożenie, więc znowu będę się uczył troszeczkę inaczej zachowania. Jazda jazdą, technika techniką, ale mamy jeszcze stronę mechaniczną w tym wszystkim. Mona póki co, podkreślam, póki co, no bo nie obejdzie się bez problemów. Będzie co z tego? Miejmy nadzieję. U**a, nie takiej odpowiedzi oczekiwali ci wszyscy ludzie. Natomiast pierwsze padło na nową Suprę. Samochód zjeździł właściwie cały okres przygotowawczy tej budy do startów na jednym silniku, no i ten dziś uznał, że on już nie chce jakby współpracować. Tak. Supra zakończyła trening na dzisiaj. Mam nadzieję, że tylko na dzisiaj, ale to już muszę pogadać z chłopakami. Mamy jakieś uszkodzenie, wygląda to, że pompa oleju
rozłożyła się na części podczas ostatniego zakrętu. Aż było fajnie! Już wam mogę zaspoilerować, że motor faktycznie wyląduje w koszu. Także cały? Sekunda ciszy dla jednego 2JZ mniej na świecie. Natomiast nie zwalniamy, a wręcz przeciwnie. Dzień drugi, okay. Moi kochani. Dzień drugi rozpoczyna się właściwie serwisem, a mianowicie... Skąd oni na to hajs mają, że się silniki witam wymieniają? Witam serdecznie dnia drugiego. Cześć. Piotrku, dlaczego o godzinie 9.38 rano... Nie ma to oglądek, a mi, słuchaj. Dlaczego o 9.38 rano wyciągacie 2JZ-a? Tam wyciągamy, no. Sprawdzamy po prostu, to jest taki czek. O kurwa. Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? Tak czy siak, wczoraj stanęło wieczorem na tym, że ktoś wiezie samolotem z Polski części. To jest aktualne? No, o 11. Nie, kurwa, skąd oni na to pieniądze mają? Jakby kurwa... Mamy naszego drogiego Birolka z lotniska w Neapolu i będzie on miał ze sobą pompę oleju i miskę. Dobra. Także będziemy reanimować. Słuchajcie, na tym polega drift właśnie. Nieważne co robisz, jak robisz, to te motory jadą parę dziesiąt razy dziennie, po parę dziesiąt sekund na odcięciu. No i w końcu musi się coś odpierdolić i się wysypać. U mnie jest to samo. Ja, że wczoraj, to tak dziękowałem tej Monalizie, mówię, jest, kurwa, nie moje w końcu. No ale też nie fajnie, że twoje, no. Jak ktoś jeszcze w Smurfie mamy silnik, jakby było potrzeba, ogólnie mamy dawców, więc jest okej. Okay. Natomiast, że wiezie goś części z Polski wam samolotem i to takim rejsowym normalnie, nie? Więc tam rejestrowany bagaż musi być kurwa wesoły. I odbieracie go tutaj i przekładacie silnik z S15, tak? Tutaj. Dużo roboty, ale będzie jeździć. Nie no, na pewno będzie. Aha. Więc moi kochani, to jest właśnie drifting, na tym to polega, na to się trzeba przygotować. Dobra, trzeba brać swoich koszta, to trzeba brać wszystkie ewentualności. I tak też jest w tym wypadku. Nigdy nie wiesz, kiedy cię dojedzie. Dlatego tanie driftowanie, 1.8 i jesik. Polecam. Daj się garnąć. Też bym tym pojeździł. Ten gość mi każdego dnia zaskakuje, k***a, patrz jak się cieszy, ty. O co chodzi z tą ręką, co ją wystawia? O łapę ciągnie. A. Co ty k***a? Można robić serwis. To fajne jest. Nie wiem, ilu z was jest operatorem wózka widłowego. Pewnie wielu z was, bo często od widzów to słyszę. Zajebista robota. A w ogóle jaki ten, taki mała kontrola, ta skrętna tylna oś, jak w S-klasie trochę. Ten na oko ma z 50 lat, a bangla. Jak wy na nowych pracujecie, to szkoda. K***a bąk. Ja pierdolę, nienawidzę. Odstawiony na tę oponę, spoglądam na niego, majestatycznie stoi i powiem wam szczerze, że zajebiście to wygląda. Normalnie jakby to miał być jakiś mebel. Żeby z niego tak nie ciekło, to można by go w salonie postawić koło telewizora na tej oponie i zobaczcie. Chodź tu. Chyba najfajniejszy jest ten kadr taki, o jak się teraz przybliży trochę. Mamy turbo, mamy ciepłą stronę, mamy zimną stronę, cały ten front taki z przezroczystą osłonką. Japońska. Czas na rozdział, na który ja najbardziej czekałem, ale Mona Lisa chyba najmniej, albowiem jazda para. Wyrwania, wylecenia, stuknięcia, zespinowania, uderzenia przodem, tyłem, bokiem, w koło, w zderzak, w lampę, w maskę, cokolwiek innego, więc możliwie pewnie zdejmiemy sobie przedni zderzak, zdejmiemy przednie lampy, zdejmiemy tylne lampy, albowiem naprawdę części DS15 oryginalne są mega ciężko dostępne i szkoda byłoby je zaparkować w drugiej S15. Rozpoczęło się śmiganie w parach, a właściwie to pierwsze kroki nauki tej sztuki. Powiem wam, że znacznie łatwiej jest na śniegu gruzikami, więc dobrze jest od tego zacząć. Tutaj mamy gigantyczną ilość trakcji, szybki samochód, bardzo szybkiego uciekającego. Jak goniący minimalnie zaśpi, na przykład o sekundę, albo nie wiem, spóźni przekładkę, no to już musi ciąć zakręty, żeby dogonić. Zdarza się też tak, że chce dogonić aż tak bardzo, że tak zwana agroturystyka ma miejsce. Czy ty jesteś człowiekiem, który przywiózł części z Polski? Tak, z misją ratunkową. Jaki wysoki chłop jest. Wielki człowiek. Faktycznie, kurwa. Przenośni. Chłop jest wyższy od Buddy, to się nie dzieje. Jaki dźwięk był. Najlepszy rejestrowany, jaki widziałem od dawna. Bez hitu.
Przejazd za przejazdem, dziesiątki opon kończą żywot. Taki silnik waży. No i tak jak zapowiadałem, na szczęście pieca nie wysadziło, ale bez problemów się nie obeszło. Głowica woła o pomoc. Jeśli chcecie powalczyć za wszelką cenę, żeby to wskrzesić, to trzeba by pokrywę zdjąć i szczelinie mierzem popatrzymy luzy, nie? I jak mu usiadły luzy, to albo się gniazda zapadły w głowicy, albo zawory. I wtedy to na szybko możemy, wiesz, rozpiąć rozrząd, zdjąć wałki, wymontować szklanki. Pojedziemy tu na maszynę jakoś, obrobimy te szklanki, które trzeba, obniżymy tam o trochę dwie dychy, załóżmy, czy 2,5. Założymy z powrotem, zmierzymy luzy, jak utrafimy za pierwszym razem, głowica do zdjęcia i do inspekcji gniazda, do obrobienia zawory, nie? Wszystko rozumiem, zajebiste, no. I banalnie proszę. Jakie było prawdopodobieństwo, że w promieniu 4 km od toru, a naprawdę jesteśmy w bardzo niewielkiej miejscowości, wręcz powiedziałbym, że ten tor jest na wsi, znajdziemy firmę, która relatywnie do tego wszystkiego ma wielką halę, zobaczcie, naprawdę niemałą, i cała ta hala zajmuje się regeneracją silników takich zwykłych, standardowych, takich jak na przykład te dwa, które sobie tutaj leżą, ale również budową silników do go-kartów i budową silników do motorsportu, i akurat będą mieli dokładnie te customowe części, które są nam potrzebne do naszego JZ-a. No, prawdopodobieństwo było praktycznie równe zeru, ale rzeczywiście tak też się stało, no i uratują nas. W tym momencie kupujemy to, czego nam brakuje, czyli pastylki pod szklanki. Jakkolwiek to brzmi jak jakaś zastawa stołowa w domu, ale nie. To są części tam dookoła głowicy w 2JZ. I takich, powiem wam, sytuacji jest bardzo dużo podczas tworzenia całego tego kanału. Tylko jak filmy są takie zdecydowanie bardziej napięte i tak dalej, no to o wielu z nich nie opowiadamy. Ale pamiętacie na przykład jak w Bośni i Hercegowinie, tak jak teraz widzicie, znaleźliśmy nagle warsztat, który był w stanie wziąć naszego GTR-a żółtego, no i wtedy go naprawić i mogliśmy dzięki temu kontynuować jazdę nim, bo tak to musiałby wracać na lawecie do Polski. No i tak jest również w tym przypadku. W przypadku teraz, tu, dziś i w tej chwili. O, pan właściciel. Głośno tutaj strasznie. Jak zobaczył, że nagrywam coś tutaj, to zapytał, czy nie chce wejść na halę i czy nie chce zobaczyć. Ja pierdzielę. Tutaj pracuje masa ludzi, tu jest, patrzcie, to jest straszny hal. To jest p***ane, że za granicą... O, nagrywasz, tak? A pokazać ci coś? Patrz, to może ci opowiem historię firmy. Zobaczysz jakieś fajne rzeczy, co robimy. A w Polsce tak, wypierdzaj, są, co kurwa nagrywasz? 30 zł, to jest zakopane. Hałas, więc nie będę dużo gadał, ale... O, tu już nasz człowiek, wszystko sprawdza. Hello. Naprawdę wielka hala. Patrzcie, to się ciągnie aż tam jeszcze daleko. Parędziesiąt osób tutaj normalnie robi. Wszystkie mają specjalistyczne narzędzia i tak dalej. Nie no, normalnie hit. To są te rzeczy, o którym wam mówiłem, nie? Nagle jesteśmy w miejscu, chłop mówi, dawajcie, zapraszam do środka. Bye bye, thank you. I mówi, możecie sobie ponagrywać, a w środku wielka hala, zarówno sprzęty specjalistyczne, takie naprawdę do obróbki silników, do obróbki jeden. Bloków i tak dalej, ale znowu z drugiej strony ziomale zajmują się też traktorami, ciężarówkami. To jest taka spartańska robota na silnikach z lat 70-80. No i umówmy się, zresztą zobaczcie, do czego to tutaj doszło. Mamy ściągnięte dekle od góry, mamy właściwie... A to niełatwiej by im było na przykład trzy samochody sobie przywieźć? Jeden się rozje... to jadę drugim? Zebraną głowicę, no i mamy pastylki do regulacji luzu zaworowego. No i umówmy się, że to raczej nie są części dostępne wszędzie od ręki i tak o, na półce. Natomiast tutaj, tak jak już powiedziałem, jakimś cudem się udało. Zobaczcie, Patryk ma tutaj wypisane, jakie luzy miały być. To jest kurwa normalnie matematyczna robota. A teraz co, mierzysz te? Grubość. I to tak, co do setnych milimetra. Będzie coś z tego? Miejmy nadzieję. Kurwa, nie takiej odpowiedzi oczekiwali ci wszyscy ludzie. Musi zapierdalać, Patryk. To ja wiem, ale lepiej nie zapeszę. Ale będzie. Będzie. No i już, tyle wystarczyło. Teraz już nam obiecał, więc nie ma wyjścia. Irlandczycy naprawdę mają bardzo wielu dobrych kierowców, tylko że tam na wyspach Anglia i Irlandia bardzo często ćwiczą. I mimo że znajdujemy się w słonecznych Włoszech, to dzisiaj tutaj tego deszczu spadło naprawdę sporo. Ale nie odwołujemy treningu, tylko będziemy na mokrym latać. Zupełnie inne prędkości, nieco inne kąty, nieco inne miejsca przekładek, przede wszystkim zdecydowanie mniej agresji. Samochody z zupełnie inną prędkością, zupełnie inne miejsce wejścia na inicjacji, ale nad tym również trzeba panować, więc tego treningu dzisiaj nie odpuszczamy i bardzo możliwe, że jeżeli nie dopada nam więcej deszczu, no to kwestia paru dziesięciu przejazdów i będziemy mieli już suchą nitkę, którą będziemy jeździć, ze względu na to, że po pierwsze delikatnie wieje, a to bardzo sprawnie osusza, a po drugie kręcące się z gigantyczną prędkością tylne koła driftowozu również bardzo sprawnie osuszają asfalt. Natomiast mówię wam o tym ze względu na to, że jeżeli pada deszcz i macie opcję na trening driftu, to wcale nie odpuszczajcie. Po pierwsze, bardzo ważne jest panowanie nad samochodem w momencie, kiedy zmieniają się warunki, bo gdybyście kiedyś chcieli
zaczęli śmigać na przykład w deszczu na zawodach albo na treningach, no to później będziecie już mieli przewagę nad przeciwnikami i najlepszym dowodem... To jest pojęcie, że jak na zawodach ktoś ci samochód doli, to cię eliminuje, nie? Są na to właśnie kierowcy, na przykład z Anglii albo z Irlandii, którzy bardzo często w takich warunkach ćwiczą. A po drugie, pamiętajcie, że macie wtedy zdecydowanie mniejsze koszta, no bo samochody na deszczu właściwie mogą zrobić w okolicach 20-30 takich kółek, jakie standardowo na suchym robią w ilości sztuk 2, może 3, czasem 4 kółka. Także treningu nie odwołujemy, mamy nadzieję, że przesuszymy tor, a póki co będziemy śmigać na mokrym. Dobra, mam mikrofon wsadzony tutaj do kasku. Mam nadzieję, że będziecie mnie dobrze słyszeć. Postaram się nie krzyczeć, ale w samochodzie jest naprawdę głośno. Samochód dalej rozebrany, ze względu na to, że dalej będziemy katować pary. No i ze względu na to, że tak jak mówiłem, jest mokro, więc łatwo jakiś błąd, a za to ciężko o lampy do S15. Pakuję się do środka, witam was bardzo serdecznie. Mamy kamerę tutaj oraz kamerę tutaj. Wepniemy sobie pasy. Taki motocyklowy ma ten kask. Wepniemy sobie kierę. Mona Lisa akurat ma zajebisty ten system wpinania i wypinania kiery. Wiele samochodów teraz to ma, ale dużo, dużo wygodniej się wysiada. Założymy sobie rękawiczki i puścimy sobie szybkę na dół, żebyście troszeczkę lepiej mnie słyszeli. Tak jak mówię, postaram się nie krzyczeć, chociaż w samochodzie tutaj jest naprawdę, naprawdę głośno. Zeszliśmy nieco na dół z ciśnieniem. Piotrek uważa, że tutaj bardzo szybko będzie z powrotem sucho. Zaczynamy sobie dzisiejszy dzień od tego, żeby dogrzać samochód i zobaczyć, jak się zachowuje. Zobaczcie. Ledwo dodałem gazu i już jestem ustawiony bokiem. Co nie zmienia faktu, że i tak mamy całkiem sporo przyczepności, ale sprawdźcie to. Robię redukcję, dwójka. Tutaj standardowo wczoraj było 70 km na godzinę. Mógłbyś dać mi jakiś pomysł, jak zapytać się dziewczynę o rękę? Myślałem, że mi powiesz, bo taki romantyk dla Sandry jesteś. No to taki najlepszy pomysł to bierzesz pierścionek i wsadzasz go sobie w dupę, a potem prosisz dziewczynę, żeby ci zrobiła rimming. I ona tak bliżej noga. Wyciąga językiem ten pierścionek, mówi, a co to jest? I ty potem klękasz, mówisz, zostań moją żoną. I zobaczcie. Praktycznie w ogóle nie dodaje gazu. 4000 obrotów, gigantyczna kałuża na środku, więc to są rzeczy, które całkowicie zmieniają jakby tą trajektorię lotu samochodem, bo załóż... Mamy... O! Zobaczcie. O, i tu znowu ślisko. No mamy, tak jak powiedziałem, zdecydowanie zmienne fragmenty, mamy dużo trakcji. No i tak, dla tych, którzy do samego końca oglądają, nie miał. Zasadnicze pytanie w drifcie. Budda, czy ty potrafisz zrobić 360? A ja wtedy odpowiadam. Pytasz dzika, czy sra w lesie? A gdzie ma srać, jak nie w lesie? No. Także tak, po japońsku, jako tako. Ale to jeszcze nie wszystko, bo zdarza się również tak, że podczas tych wszystkich nagrań, wyjazdów, żeby dostarczyć jak najpiękniejsze kadry wam wszystkim, moje mordki, no na przykład ma miejsce taka oto sytuacja. Le situation. Dobra, gdzie jest o tym Bejronie? No i tak, czasem tak bywa. Dziękuję, jeżeli dotrwałeś tutaj do samego końca. Natomiast my widzimy się już całkiem niedługo na salach kinowych. I to właściwie w całej Polsce. I co ciekawe, jakby zainteresowanie filmem wytworzyło się tak olbrzymie, że kina chcą publikować już od 21.03. Ty mnie nie będziesz przecież na dniach go kupił? Nie no, kupił go już czas temu. Ze względu na to, że jest wtedy Dzień Wagarowicza, w ogóle wywaliło strony internetowe, tam Multikina, Kina Helios. No ogólnie zajebiście wam dziękuję i jestem wam po prostu wdzięczny, że jesteście tak zainteresowani tym, co przygotowaliśmy dla was, jeżeli chodzi o projekt kinowy. I mamy tam realne możliwości, moi kochani, przebić wiele polskich rekordów, jeżeli chodzi o kinematografię. Więc jednym słowem, dziękuję. A dwoma słowami, dziękuję. Nara. Okej? Okay. No fajnie. Myślałem, że coś będzie o tym Veyronie. Ja powiem wam tak, ten Veyron ogólnie to jest brzydki samochód, nie? I wam wytłumaczę, o co chodzi, nie? No, Veyron w porównaniu na przykład do Chirona jest brzydki. Przede wszystkim ten tył mi się podoba, nie? Na przykład jakieś dziwne upolampy są. No ale wiadomo, ten samochód to ile, kiedy on był produkowany? Z 15 lat temu? Coś takiego, nie? No ja wiem, że jest sprzed 20 lat.
Ale fajnie, teraz kupi Veyrona, to może kiedyś kupisz Irona. A jak teraz kupisz Irona, to już nie będzie miał co kupić.